Duże gryzonie mogą powodować duże problemy. Populacja nutrii w Kaletach rośnie, więc trzeba będzie ją zmniejszyć. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję w tej sprawie. Pochodzące z Ameryki Południowej gryzonie sprowadzono z powodu futra. Gdy przeminęła moda, dużą liczbę wypuszczono. Szybko odnalazły się w polskich warunkach. Niekontrolowany przyrost spowodował, że gatunek został zakwalifikowany do grupy podlegającej eliminacji. Możliwe są dwie ścieżki. Uśmiercenie albo przekazanie do specjalnego azylu. Łukasz Kądziołka. Tutaj nutrie są, choć sporo osób ich nie widziało. Nie zauważyli naprawdę. My też ich nie zauważyliśmy, jednak leśnicy potwierdzają, że w Kaletach nad Zieloną pojawiły się już kilka lat temu. Na początku były to pojedyncze sztuki, a teraz gryzoni ma być więcej. To już nie ciekawostka, tylko problem. Tak jak nasz rodzimy bóbr, tak nutria, gnieździ się w norach. Zbiorniki na Zielonej są zbiornikami sztucznymi. Każde przekopanie grobli powoduje jej osłabienie. A to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych dla ludzi sytuacji, na przykład podtopień. Poza tym nutrie niszczą miejsca gniazdowania ptaków, choć to ludzie są winni tej sytuacji, ponieważ nutria sama w środowisku naturalnym się nie pojawiła. Ich obecność w rybniku czy jaworznie to wynik wypuszczenia gryzoni przez człowieka. To tak naprawdę bezdomne zwierzę. Około 200 osobników. Wiadomo, że też nie znamy dokładnej liczby, bo ciężko wszystkie policzyć. Tyle nutrii ma żyć w kilku lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Zwierzętami pochodzącymi z Ameryki Południowej trzeba się zająć, ponieważ jest to gatunek obcy, inwazyjny, którego populacja cały czas rośnie. Teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podjęła pierwsze kroki w celu rozwiązania tego problemu. Odłowienia nutrii i albo przekazania ich do miejsc, które mają zezwolenie na przetrzymywanie tych zwierząt, albo do ich eliminacji, czyli uśmiercenia. Najbardziej prawdopodobny jest ten drugi sposób. Zwierzę traktowane jest jak atrakcja i często dokarmiane przez mieszkańców miast. Jednak nikt nie zainteresował się ich losem na dłuższą metę. Do tego, że nutrie trzeba będzie zabić, doprowadzili również ludzie, a można było tego uniknąć i zapewnić im azyl, który mógłby pełnić nie tylko funkcję schronienia dla tych zwierząt, ale także edukacyjną, tak? Bo to też jest ważne, to jest po prostu pokazanie odpowiedzialności. Niestety nic takiego nutrie te nie otrzymały i dotyczy to każdej jednej lokalizacji. Finalnie jakby ta eliminacja, która mogłaby polegać na odłowie i umieszczeniu w azylu dla zwierząt, z uwagi na brak takich miejsc, właściwie kończy się tym, że są to zwierzęta odławiane i po prostu usypiane przez lekarza weterynarii. Wygląda na to, że niebawem nutrii, które przez wiele osób były traktowane jako maskotki, nie będzie już można spotkać. W całym województwie śląskim mają zostać odłowione do końca tego roku.